Ostatni odcinek gry Teamfight Tactics bardzo wam się spodobał, gdzie kierował mnie Tutek i pokazywał mi, jak grać kosmicznymi piratami. Więc w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że też zaproszę Tutka, więc chciałem wszystkich prosić, żeby zostawili łapeczkę w górę dla Tutka, żeby chętniej wbijał do nas na odcinki i pokazywał nam najlepsze kompozycje, jeżeli chodzi o Teamfight Tactics. A w dzisiejszym odcinku Tutek pokaże nam, jak złożyć przekozacki build z mecha pilotem, który jest wspierany aż 6 czarodziejkami z Księżyca. Jest to bardzo silna kompozycja kart, jeżeli dobrze dobierzemy itemki do całej kompozycji, możemy wygrać prawie każdą grę, więc w dzisiejszym odcinku dowiecie się, jakie itemy nakładać na mech pilota oraz co najbardziej lubią czarodziejki. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną znowu Tutek, siemaneczko. Witam ponownie, najlepszy trener Pokémon w Polsce, Farel wytrenowany. Dzisiaj gramy, moi drodzy, builda z czarodziejkami z Księżyca wspieranymi mechem, który robi śmigło. Tak to będzie wyglądało mniej więcej, tak także zapraszamy do oglądania. Tak jest. Często w komentarzach pojawiało się pod ostatnim filmem pytanie, jaką masz rangę? Bo grasz generalnie rankedy, co nie? Cały czas. Zgadza się. Mhm. Przez bardzo długi czas byłem w top 100 Europy na serwerze West. Mm-hmm. A ostatnio niestety spadłem do diamentu pierwszego, w tym secie trzecim, ale jest to, myślę, do nadrobienia w przeciągu jednego dnia, żeby wrócić na należyte nam miejsce. Okej, okay, no to mocno trzymamy kciuki. Tak, i czekam na turnieje w Teamfight Tactics, które mają się właśnie w kwietniu zacząć. Będę walczył o pieniądze, sławę i kobiety. Prawda? O, no i kurczę. Czarodziejki Księżyca, które teraz będą właśnie łapane. Dokładnie, w Pokebole. Dobra, to powiedz mi, na czym dzisiaj się skupiamy? Bo zaczynamy od koła fortuny, nie? Ostatnio było karuzela śmiechu, koło fortuny, teraz... Jak to się nazywać? Diabelski młyn? Diabelski młyn, najlepszy dla nas będzie łza. Czarodziejki z Księżyca lubią łzy swoich wrogów, bo to daje im manę. Ale nie ma! Ojojojojoj! No ale... Sprankowali nas teraz. No dokładnie. Ale tu chyba to jakaś jest księżniczka. Ktoś nam coś... dobra. To jest chyba... To jest to, jednostki za jeden golda nie są aż tak istotne, żeby wziąć tą księżniczkę, bo i tak chcemy ten item potem zdjąć na jakąś inną jednostkę. Jeśli chodzi o rękawiczkę, to w czarodziejkach jedyny item dobry z tą rękawiczką to jest Morello, który hamuje leczenie, więc to z różdżką będzie nam potrzebne. Dobrze. Ale no to jest niestety, to nas boli, że nie mamy łzy, prawda? Potrzebujemy 3 postacie. Moi drodzy, które stworzą się w jednego wielkiego mecha, który będzie właśnie machał nam tutaj mieczem. Jest to mega mocna jednostka i ona będzie wspierana 5 wróżkami, czarodziejkami. O. Także... I jedna z pilotów mechów to też jest właśnie czarodziejka. Zoe nam jest potrzebna. Jak najbardziej. No i możemy też wziąć Leonę, bo jest ona tankiem, póki nie znajdziemy czegoś innego. W sensie jako jednostka przejściowa. Dobra. Tego Ziggsa możemy od razu sprzedać, dokładnie. Nie dlatego, że jest rudy, ale nie jest. No. I teraz zobacz, jak masz 2 rękawiczki. Możesz pokazać, co to robi? Tak, kiedy mamy 2 rękawiczki, no to wtedy ten pas giganta zmienia się... O, jest, jest! Jest jednak! Jest plemienna zbroja, co leczy nam jednostkę procentowo. Plemienna zbroja jest dobra na naszego wielkiego mecha Garena, który będzie kręcił śmigłem. Prawdopodobnie to wykorzystamy na po prostu pilotów mechów. Dobra, Poppy nie mamy... z czarodziejką gwiazd. Czyli bierzemy Poppy. Tak, ostatecznie nie będziemy grać, ale w międzyczasie czemu by nie. Jest on, jeszcze też ona obrońcą, więc z Leoną nam robi od razu synergię. Też ważne, żeby inni w lobby naszym nie szli w czarodziejki z Księżyca, bo... Będzie ciężko dozbierać. Tak jak ostatnio mówiliśmy, jest wspólna, nie? O, i patrz, spadło. To jest super. To jest super dla nas. Absurdalnie wielka różdżka. Absurdalnie. Super są polskie nazwy, co nie? Jak najbardziej. Ashri. Ona jest potrzebna. Tak. Ona jest też bardzo dobra. Możemy dać Ari za Leonę. Dobra, ale ją trzeba wycofać wtedy. 3 czarodziejki z Księżyca i synergię 2 czarodziei. I teraz tak. My Poppy będziemy ostatecznie zmieniać. Bo nie ma tego w naszej ostatecznej kompozycji. Więc możemy dać na Poppy item, który będziemy potem dawać na naszego wielkiego mecha. Czyli 2 razy pas. Plemienna zbroja, tak. Dobra, jedziemy. Możemy też dać na nią klatę, bo też tą Poppy po prostu będziemy kasować. Jak skasujemy, to dostaniemy te item. Jasne, jasne. No a teraz to na te itemy jej się przydadzą, nie? Bo będzie miała, wiadomo, więcej... Tak. Jesteśmy dużo silniejsi w początkowej fazie dzięki tym itemom. Ogółem itemy są... To jest
bardzo duży boost do jednostek. To jest bardzo duże ulepszenie. Więc jeśli możemy zrobić, to zróbmy. Jeśli dany item nam nie pasuje do kompozycji, to poczekajmy na to, aż dostaniemy item potrzebny, nie? I teraz z poprzedniego odcinka już pewnie wiesz, co jest ważne na początku gry. Ekonomia. Żeby to nam rosło. Jasne. Pieniążki, teraz... pieniążki. Mhm. Więc teraz nie jest tak istotne, czy my będziemy tracić te HP, czy nie. Istotne jest, żeby tam się pojawiło 10, potem 20, potem 30, żeby tą ekonomię można było wykorzystać na siłę w późniejszej fazie, nie? Kupujemy. Jak się uda, to podnieśmy, bo tak jak mówię, ona nam będzie blokowała obrażenia i ona też jest czarodziejką gwiazd, więc ona w początkowej fazie daje nam tą synergię, nie? Potem ją będziemy mogli skasować. Bo zamienimy na coś innego. I dopiero jak będziemy mieli mecha, a mecha nie jest tak łatwo zrobić szybko, bo mech wymaga jednostki za 4 golda, czyli fizzbanga. Więc przez długi czas tą popi będziemy trzymać tak naprawdę. Teraz najważniejsza karuzela śmiechu jest. Jest łza. Nie ma różdżki, jest łza, więc mamy ją. Weźmy ją, a przeciwnicy będą mieli łzy, jak ich rozwalimy, prawda? W oczach, dokładnie. Tu możesz kupić Jace'a. Jace'a, mówisz? Mhm. I dać za Leone, bo jest on znacznie silniejszym. Mhm. Ogółem ten Jace sprawia, że zamiast 20 golda mamy 17, czyli tracimy 1 golda z ekonomii, z przyrostu. Ale Jace jest tak silną jednostką, że po prostu warto zużyć ten 1 golda, żeby go mieć, nie? Okej, okay, kumam, dobra. Bo Jace też tak jak Garen, zobacz, jak zakręci zaraz śmigłem, to... O! Widzisz? No, widziałem, no. Jest, super, obrażenia postać. Obrażenia są naprawdę spore, te jednostki, więc... No i okej, lecimy z kolesiem. On gra rebeliantów, tylko że on ma dwa ulepszenia, nie? My tych ulepszeń nie mamy, więc to naturalna kolej rzeczy, że my będziemy przegrywać, tak? Tak. Ale to, tak jak mówię, to obrażenia za przegraną działają w ten sposób, że są zależne od fazy rozgrywki. W początkowej fazie rozgrywki, czyli od 2-1 do tam 2-6, my tracimy tylko jeden czy dwa punkty za fazę i jeden punkt obrażeń za każdą jednostkę. A na przykład już w piątej fazie my tracimy tych punktów 15. Mamy Zoe i Ani, kupujemy? Jak najbardziej. I coś jeszcze kupujemy, czy nie? Rumble jest, o! Jak najbardziej. Witam Rumble państwa. Będzie nam potrzebny. I teraz kup punkt doświadczenia, bo możemy nie zrobić i wstaw Rumble'a. Super. I jeszcze powinniśmy... A jak nie zdążyłem ich przesunąć w prawo, tak, żeby na jednego się sfokusowały. Też mam nadzieję taką. I tak się udało w miarę dobrze, bo tylko jedna jednostka bije inną, nie? Tak. Ale niekiedy jak nie masz ulepszeń na tej fazie rozgrywki, tak jak my teraz, to można dostać. To możemy tych creepów nie zrobić, więc lepiej zareagować, nie? Jasne. Lepiej tego golda zainwestować w poziom i wtedy jest, wiadomo, łatwiej wszystko wygrać. Dostaliśmy płaszcz negacji, jak on się dobrze mówi, tak on się nazywa? Tak. Płaszcz z wielką różdżką. Może sprzedać od razu te jednostki, które dostaliśmy. Co my tu dostaliśmy? Sonę. Sona nie. To czekaj, ja sobie może kupię na początku Zoe. Leone sprzedajemy już? To zrób różdżka z płaszczem. Na Shena daj na ławce. I wstaw na Poppy. Bo jeśli byśmy wstawili to od razu na Poppy, to zobacz, że ona ma klatę. Więc ta klata by się połączyła z jakimś itemem, nie? Nie, Shena skasuj i item daj na Poppy. A, w ten sposób. Dobra. Shin kasowany. Zrobiliśmy po prostu itemek sobie na gościu, tak. Żeby on się nie połączył z klatą. I ten item możesz dać na Poppy. Bo tak jak mówiliśmy wcześniej, ją będziemy kasować. A item, który zrobiliśmy, jest bardzo dobry na pilocie mechów. Dobra. A już tylko nam brakuje fizzbanga tak naprawdę do tego. Ani. Tak jest. I teraz może zrobić taki myk, że wejdź w level za 16 golda. Okej, okay, mamy level. I wstaw, powiedzmy, Ani, bez znaczenia, którą jednostkę. Dlaczego zrobiliśmy ten level? Wejście w 6 level zwiększa nam procentowe szanse na jednostki za 3 golda, za 4 golda. A my potrzebujemy Syndry, Lux, to są jednostki za 3 golda. A, potrzebujemy Fizzbanga, Vel'Koza, to są jednostki za 4 golda. Więc automatycznie robimy sobie lepsze odświeżanie, większą szansę na te jednostki, które są nam bardzo potrzebne. Bo jakbyśmy dostali teraz na przykład Fizzbanga, byśmy mogli już mieć synergię pilota mechów, która by była bardzo silna na tym etapie rozgrywki, nie? No tak, bo tutaj więc na razie... warto jest poświęcić tę ekonomię, żeby sobie zwiększyć szanse procentowe i wstawić dodatkową jednostkę, nie? Lub synergię. Okej, super.
Bardzo fajnie to tłumaczysz i teraz wszystko jest takie jasne, kurczę, w tej gierce. Więc tutaj tak, trzeba... wszystko widzimy, nie? Jasne. Zobacz. Neko? Od razu się pojawiła. Nie, nie, nie. Neko nie będzie w naszej... Jest czarodziejką gwiazdka, ale my chcemy czarodziejki księżyca, prawda? Dobra. Lux, jak wstawisz za Rambla, to nam da to cztery czarodziejki. No, wstawiamy. Ten z przodu. Ale... I daj ją do tyłu. Tak, tak, tak. I daj popis, że jest super. I teraz mamy czterech czarodziejów. Automatycznie większe obrażenia. Tak, nie? Jest, dokładnie, no. Moc zaklęć zwiększona o 40%, jak jest czterech czarodziejów. Ostatecznie no. Będziemy mieć 6 czarodziejów i to jest aż 80% chyba teraz, bo dzisiaj też wszedł patch, który coś tam pozmieniał, nie? I dla nas najważniejsze jest teraz, żeby znaleźć Fizzbanka, bo pilot mechów jest bardzo tankowną jednostką i on daje czas czarodziejkom, żeby poczarowały naszych przeciwników, nie? Dokładnie. Tak to wygląda. I on też się później rozbija, nie? Na trzy jednostki, na Rambla tak. I na resztę. Jak zginie ten mechaniczny Garen, to jeszcze zostają te trzy jednostki, które bazowo się w niego zmieniały, nie? To jest silna synergia jak na fakt, że potrzebujemy tylko trzech jednostek, żeby to zrobić, nie? Jest dużo łez. Jest dużo łez. Tak. Jest to prawda Fizzbank z różdżką. Ale problem jest taki, że nie będziemy mieli jak tej różdżki wykorzystać, więc weźmy łzę za 3 golda. Z Rambla. Tak. Niekiedy by jakby Fizzbank miał tu lepszy item, aha, to byśmy wzięli Fizzbanga. Ale problem jest taki, że my mamy już dwa itemy na pilota mechów i zostaje nam tylko jeden slot na ten item. A z różdżki byśmy niewiele mogli zrobić w tym przypadku, nie? Okej, więc wolimy nie wziąć jednostki, tylko item, który da nam większą siłę w późniejszej fazie. Okej. Dobra, i patrz, jest Rumble. Od razu Rumble. Go bierzemy. No i tu... I Rumble możesz dać za Jace'a w tym momencie. Dobra, wjeżdża. I skasować Jace'a. Jace, do widzenia. Dziękujemy dzisiaj panu już. Oj, oj, zobacz, co się wydarzyło. Ja nie wiedziałem, że my mieliśmy parę Rumble'a. Rumble się połączył i teraz nie mamy tego itemu z Rumble'a, nie? I teraz jak Rumble się ulepszy... Ups. W sensie, jak będziemy mieli... Nie ma tragedii, dlatego że jak się pojawi pilot mechów, to będziemy mieli klatę z łezką na nim, a to jest item w miarę dobry na nim. Okay. Więc nie ma tragedii, tylko to, o czym mówiliśmy, że my chcemy mieć tą łezkę, to się nie udało, nie? Tak, tak, ale tak, no, tak dokładnie, mówię. No ale to zdarza się, nie? Udajmy, że wszystko jest pod kontrolą, prawda? Dobra. Na chwilę obecną jest piąte miejsce, więc easy. Tak, tak. Znaczy teraz my tracimy ciągle HP, bo zobacz, on ma 0 golda, bo on nie ma, te dzbanuszki mówią nam ile ktoś ma ekonomii. Tak, tak, tak. Każdy dzbanuszek 10 golda. Więc zobacz, że my jesteśmy niby słabsi od niego, ale jakbyśmy wykorzystali te 40 golda na siłę, to byśmy go zmiażdżyli, rozumiesz? Tak, czyli kumam. My teraz inwestujemy w ekonomię, tracimy tym sposobem HP. Irelia. Rumble. Dobra. Jeszcze, bo zobacz, że następna tura to będą creepy. Aha, faktycznie. No. Nie chcemy inwestować w turę przed creepami, bo byśmy stracili ekonomię i za tę rundę, i za następną, gdzie będą creepy, gdzie nie chcemy nic kupować, nie? Po creepach już będziemy wchodzić tak, żeby nie tracić HP. 66 okay. HP to jeszcze jest do spokojnie do przeżycia, biorąc pod uwagę, że w tym lobby bardzo dużo osób po prostu ten gold wydaje. Zobacz, że tutaj, on ma 10 golda. My tak, mamy 50 tylko. Tak naprawdę. Więc to jest bardzo duża różnica. I tak jak wszyscy teraz mogą myśleć, że my jesteśmy słabi, no to my pokażemy po creepach, jak zainwestujemy, że to przeciwnicy są słabi, rozumiesz, nie? Jasne, jasne, no. Taktycznie my tak są. My tak naprawdę nie mamy zbytnio upgrade'ów, my tą Poppy 1 ciągle mamy. Czy on ma Malphite na trzecim? Jakim cudem? Tak. Kurczę, Felek. No właśnie, no chyba... W sensie takie jednostki na tej fazie, na trzecim poziomie są silne. Ale już w późniejszej fazie jednostki za jeden golda na trzecim poziomie wiele nie robią tak naprawdę, nie? Okej, okay, kumam. Dobra. Tutaj gdyby nie ten Malphite, no to byśmy to wygrali pewnie z palcem w nosie. Ważne jest to, że nie tracimy dużo HP tak naprawdę. Okej, okay. Nie wiem czy tutaj troszeczkę nie cofnąć jednostek. One przypadkiem nie skaczą, te mobki? One są asasynami tak naprawdę, więc skaczą. Ale tak jak ustawiłeś, zrobimy to. Dobra. Możesz dwa razy kupić punkty doświadczenia, bo mają 59 tego, więc... Możesz też pokazać co mają przeciwnicy. Jakbyś najechał na tam Sanvi. Pierwszego, tak? Pierwszy. Tak. Nie mogę przybliżyć, wiesz, na telefonie niestety. Wiem. Chyba, że to jak tak widzisz, no to spoko. Ja wszystko od razu widzę. Trzeciego, możesz szybciej, żebyśmy ten... Okej, okay, wróć do naszego stołu, bo tam itemy nam poleciały.
Dobra. Masz 3. I teraz wejdź w level. Dobra. 6, tak? 6. I odświeżamy. Odświeżamy. Odświeżamy, szukamy. Odświeżamy. Lecimy nic dalej. Rumble. Rumble jest, dobra, chodź tutaj. Tak. Lecimy dalej. Zoe. Syndra. Syndra i Zoe też. Syndra, Zoe. I Syndrę wstaw, jak zdążysz. Ari też jest. Nie zdążysz. Dobra, teraz tak. Daj itemy. Na Poppy dajemy klatę. Dostała klatkę. A dwie łezki damy na Syndrę. Dobra, Syndra stoi. Nie, tu jest. Jest na ławce. Ta, tak, na ławeczce. Cyk, cyk. A tutaj. Dobra, tylko tracimy dużo HP, więc musimy teraz upgrade'y znaleźć i to ustawić. Fizzbang jest, super. Kup Fizzbanga i skasuj te Poppy. Teraz zajmiemy się, żeby ustawić wszystko. Skasuj, dobra, obie Poppy. Skasowane. Staw Fizzbanga. Wstawiony. Staw Syndrę. I Fizzbang Rumble Ani daj do przodu. I na Ani daj itemy, które były wcześniej, czyli klata i muszel. Płaszcz. I te dwa. Nie. Druga klata. Teraz już nie zdążymy, bo jak on się połączy w pilota mechów, to już nie możemy dać itemów. Aha, rozumiem. Ale ogółem dasz na nią te dwa itemy, które wcześniej połączyliśmy. One są właśnie na tego pilota mechów do zrobienia, nie? Dobra. I mamy tyle HP, że my musimy teraz reagować, bo. No możemy to niestety nie przegrać. Jeszcze tych ulepszeń, tak. Tu przegramy, ale mamy jeszcze ekonomię, nie? Lux. Odświeżamy. Syndry. Daj te itemy, jak zdążysz. Syndry kup, kup. Super. Te itemy na Ani, o których mówiliśmy. Klata. I ten drugi też. Dług, tak? Tak, ale to w następnym. A, dobra. Bo jak się zacznie runda, to już na mecha nie można. Na wszystko inne można, ale na to nie można. Dobra. No już teraz jesteśmy w miarę silni, nie? Tylko jeszcze trzeba znaleźć ulepszenia dla naszego mech pilota. Ta Syndra już dużo robi. Zobacz, jak właśnie się widziałem. Skończy runda, to te obrażenia widzisz po prawej, nie? To zaraz też. Dobra. Co tu teraz losujemy? Nie ma żadnej łezki. Czy jest jakaś postać, nie którą ma żadnej chcemy? Łezki. Gangplanka może za 5 golda. Ten tu. Bo nie ma on słabego itemu. Dobra. Można go sprzedać za 5 jeszcze golda. Tak. Itemy, jeju. Cyk. Cyk. I losujemy coś, tak? Tak. Dalej. Syndra. Syndra. Lecimy. Ashri. Ari. Ari. Lecimy. Lux. Pięknie. Poppy nie. Dalej. Ari. Rumble i Ari można. Ari. Mówiłem, że musi być porządek na stole. Zaraz tu zrobimy porządek. Nie, Velko zakup. Ale teraz trzymamy, żeby wejść w wyższy level. Już teraz nie rolujmy. Dobra. Skasujmy Gangplanka. Ta, 5 golda wpada dzięki temu. Możesz tak jak Zoe jest, tam dać Syndrę. Tak jak jest Zoe, ta pośrodeczku taka. To za 1 golda. I tu dać Syndrę. Mhm. Syndrę, tak, super. I możesz też mechy dać do przodu. Żeby do pierwszej. A, jeszcze kratki. Jest jedna kratka. No, prawda, prawda, dobra. Aj, jeszcze Ani. Ale to i tak zaraz się w sumie zmienią, nie? Teraz mecha. Dla nas jest priorytetem wyższy level, bo to nam da 6 czarodziejów, nie? Tak. I możemy dać. A zobaczmy, jaki ten osób polecę najpierw. O, dawajcie jakieś. Ach, to nie jest łezka. Szpakułka. Szpatułka. Dobra, i tam jeszcze masz znak zapytania u góry po prawej. Z kasą. A, jest! Kurczę, Ani pod nogą schowała. Chciała sobie zabrać. Tak, chciała tutaj na lewo. Na lewo tak zawinąć. Na razie nie roluj, tylko nie zajmiemy się itemami, bo dostaliśmy. Dobra. I co tu teraz dać, przyjacielu? Szpatulkę na Rambla. Poszło. I teraz zrobimy taki myk. Albo nie, jak Velkos się. Jak damy w sumie, skasuj Zoe i wejdź w level, jak zdążysz. Zoe tą na ławce, co jest. A.
Do fulla? Już starczy, i tak teraz. Teraz już nie. Jak nie ma sensu. Runda, to nie. Ale w następnej rundzie to zrobimy. Dobra. I zrobimy taki jeden myk. Możesz dać te muszelki, te takie, to jest płaszcz negacji. Tak, tak. Chyba. No, no. Ja to nazywam muszelką. Możemy dać na Syndrę. Bo to jest. Ona nie będzie dostawała takich obrażeń magicznych wtedy. Dobra. A to jest nasza jednostka główna, którą nie chcemy, żeby po prostu ginęła w początkowej fazie, no. Jasne, jasne. Tutaj będzie ciężko. Rumble sobie. No nie poradzi, nie poradzi sobie. Będzie ciężko, ale my teraz będziemy też silniejsi, jak wejdziemy w ten level. Dobra, wchodzimy level wyżej. Jest Ani. Mhm. Jest coś. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz, dobra. Level up. Ari, też możesz kupić. Daj Velkoza do tyłu. W następnej rundzie zobacz, że ten Rumble ma jeden item. Mhm. Którego nie potrzebujemy, bo mech pilot potrzebuje trzech itemów. Widzisz? Teraz my jeden item tak naprawdę tracimy. Aha, więc w ten sposób, no. Tego Rambla ze stołu i wstawimy Rambla z ławki, żeby ten item odzyskać. Dobra. Bo i tak ciężko będzie go na trójkę zdobyć. Jasne, jasne. Jeśli przeżyjemy, ale raczej powinniśmy przeżyć. Nie no, jeszcze się rozpadniemy na części wtórne. I powinniśmy sobie poradzić z tym łucznikiem. Raczej tak. Tylko no i ciągle ta presja HP jest na nas teraz duża, nie? Za dużo nie mamy. Pięknie. Więc nie będziemy mogli sobie chillować, tylko musimy co rundę coś robić. Dobra, sprzedaj Rambla, który jest na stole. Na stole? Ten tu? Na stole, tak. Ten, co ma item. No to ten, na stole, no. Mhm. Sprzedajemy go. Staw drugiego. Tyk. Daj item na Velkoza, ten taki, Velkoz to ten. Ta w środku. Ta. Tak. Na Syndrę daj dwa płaszcze. Czekaj, Syndra to ta. Cyk. I daj Syndrę, zamień z Velkozem. Albo okay. Z Ari też. Jest super. Dobra. Jest super. I teraz musimy znaleźć, może skasować Ani, bo ona się nie wydarzy na trzecim poziomie. Poszła. Możesz też Zoe skasować, bo na ósmym poziomie mamy za małe szanse na jednostki za jeden golda czy za dwa golda. Dobra, dobra, to już poszła, pyk. Super. I teraz w sklepie szukamy Ari, jest Ari. Możemy. Pięknie. I szukamy Fizzbanga, tak, żeby go ulepszyć. Czy jest jakiś ten Velkoz z tym Serafem, ta ośmiornica. Co prawda jest też item, który robi nam czarodziejkę gwiazd. Biorę. O, mam, tak? Tak, mam. Jeju. Super. Ale gościu się tam, kurczę, z tej swojej klatki rozpędził po niego. Tak. Ale się jest git. I teraz brakuje nam jednego Velkoza, żeby go ulepszyć i brakuje nam jednego Fizzbanga. Więc musimy to znaleźć i będziemy szczęśliwi. Gunplank to nie. Ari brać kolejną? Ari brać. Ari brać. Nie? Bo brakuje nam tylko dwóch w tym momencie już. Syndra też. Bo możliwe, że będziemy chcieli z niej itemy zmienić. Jasne. Velkoz. Jest, Velkoz. Pięknie. I Velkoza zamień z Lux. Na stole. Ustawieniem. Na stole. Tyle to jest Lux, a z tym? Po lewej od niego. Super. Dobra. Tak, żeby być bezpiecznym od Blitzkranga. Okej, okej. Dwóch tam widzimy, że ma 86-65 HP, nie? Oni są bardzo silni, ale zobaczymy, może się uda. No dobra, czarodziejki, musicie pokazać, że jesteście najlepsze, tak? Czarujcie ostro. Zaufaliśmy wam, kosmiczni piraci dali radę, czemu wy byście miały nie dać rady, prawda? Tak jest. Ładnie, tego ładnie wyczyściliśmy. Chyba nawet żadna jednostka nie zginęła, kurczę. Zobacz, jak masz tam mieczyk, na górze po prawej, widzisz mieczyk? O, kup Fiza, super. Czekaj, za chwileczkę jeszcze raz, tak jest, Fiz. Tak. I Ari. I Ari, tak jest. Jak nie odświeżamy. Jest mieczyk. U góry po prawej jest mieczyk. I jak go naciśniesz, zobacz, tu są obrażenia. Aha. Obrażenia niebieskie to są obrażenia magiczne. Obrażenia te takie bordowo, pomarańczowo, no wiemy jakie. Jasne. To są fizyczne. A, w ten sposób. I po tym widzimy, z czego korzystają nasze postaci, tak? W przypadku czarodziejek, no to prawie wszystko to są obrażenia magia. Magiczne. Tak. Potem też możemy wnioskować, jakie itemy dana jednostka chce. Czy itemy pod obrażenia fizyczne, czyli attack damage, czy itemy pod magię, nie? Jasne, dobra. Teraz wszystko jasne. Okej. Velkoz troszkę strollował, bo Velkoz, zobacz, że on zaczyna ten laser i idzie w drugą stronę, a on zaczął tak, że bardzo mało zadał. Ale damy radę. Zobacz, on ma
on ma na ławce aż 5 aż, więc jakby on teraz przeżył, to mógłby mieć aż 3, ale go zabiliśmy. Na szczęście. Bo z księżyca litości nie mają, prawda? Dokładnie. Velkos. Bierzemy? Próbujemy na wyżej? Mamy za mało golda, żeby... Za mało, zobacz, nie? Mamy tylko 13, tak. A my Rumble? Potrzebowali 6 Velkosów. Rumble można kupić, bo też nas nie kosztuje ekonomii. Mhm. 6 Velkosów, no oj, to będzie ciężkie. To 6 Velkosów to wiesz, to masz... to nie jest dla nas dobry item, bo to jest... O, Syndrę kupmy. Dobra, dobra. I możemy też odświeżać. A tym itemem zaraz się zajmiemy. Okej. Lux, ale to chyba... Nie damy rady. Nie damy rady. Za daleko jesteśmy. Fiza można kupić. Można spróbować z Fizą. Dobra. Z Ramblem, przepraszam. Aj! Trudno. Bo Fizz tak samo jak Velkos, on kosztuje 4. No, nie dozbieramy go. 4 godasz, nie ma szans, nie? I teraz jeśli nie znajdziemy, możesz tego Fiza skasować, bo mamy 6 golda, jak skasujesz Fiza będzie 10, czyli z automatu jeden dodatkowo gold dostaniemy, nie? Okej, okay, super. Faktycznie, dobra. Teraz jeśli nie znajdziemy Syndry na trójkę, to będziemy kasować Syndrę, żeby dać item na Velkosa, ale spróbujmy jeszcze, dajmy jej szansę, nie? Syndra jest? Jest, Syndra jest. Zobacz, ten Velkos chce, Velkos chce. Velkos chce, my nie chcemy. My nie chcemy. Velkos znowu chce. Chce. Ale my... Syndra jest. Syndra jest, tak. I jeszcze raz możesz odświeżyć. I Syndra 3. Skasuj Rambla na ławce i kup Syndrę. Syndra 3. Jest. Kurczę. I co z tym itemkiem? Velkos chce, ale my chcemy... Ten itemek możesz dać na Ari. To jest bez znaczenia, bo ten item to jest bardzo dobry, on jest na laserowcach i tak dalej. On nie jest dobry w magach. Więc możesz dać na Ari, niech ma też jakieś tam statystyki, nie? Okej. Okay. Poszło. On by był na mech pilocie nie najgorszy, ale my mamy na nim pełne itemy, nie? My założyliśmy, że chcemy czarodziejki, więc na nie będziemy wydawać swój majątek, nie na Velkosa. No tak. On tam tylko jest tankiem. Jest, no. No. Oczywiście. Po drugie jest brzydki. To po pierwsze powiem ci. O, po pierwsze. Dobra, tak. Lecimy dalej, tu nic nie ma. Sprawdzanie boardów przeciwnika jest bardzo istotne, ale no wiadomo, jak my się dopiero uczymy, czy jak widzowie dopiero zaczynają z tą grą, no to ciężko jest to wszystko naraz zrobić, bo tego czasu nie jest dużo. Dlatego też warto jest stworzyć różne kompilacje, że tak powiem, tych kart, żeby się nauczyć każdej postaci, nie? Co robi, bo oczywiście. Jak będziesz grał tylko i wyłącznie jednym zestawieniem, no na to... Na początku warto jest się bawić i testować. Dokładnie. Jak się jakiś build spodoba, oczywiście grajmy go, ale też nie za każdym razem. Bo jak za każdym razem będziemy grali to samo, to się nie nauczymy nowych rzeczy. Dobra. A jest tyle kombinacji w tej grze. Czy coś jest takiego most important? Ten item na Ziksie. O kurczę, nie wiem. Kolorystyka. Ten rudy. Ten mały rudy. O. O. Dobra, mam go. Polecieliśmy kolorystyką i no. Dobra. Fizz znowu się upomina. Tego od razu Ziksa sprzedałem. Idzie itemka. Fizz też jest brzydki. My chcemy czarodziejki z księżyca. Tak. Ari chcemy po prostu, bo już nie damy rady 9 levela wbić, więc jedyne co to możemy odświeżać po Ari. A gdzie dajemy ten całun? Ten całun dajemy na Lux. To jest item, który na początku ogranicza manę przeciwnikowi. I działa on w linii, czyli chcemy ten item ustawić tak, żeby jak najwięcej jednostek przeciwnika zostało ta mana zdjęta. Tak jak my mieliśmy ustawione, zobacz, że nikomu nie zabrało. Czyli będziemy musieli w następnej rundzie tą Lux przestawić. Okej. Okay. On wysyła taką smugę, która blokuje manę przeciwnikowi, nie? To przestawimy ją, ale go zmietliśmy, ja dziękuję. Ten Velkos robi robotę teraz, nie? Ale jest brzydki. Ale, jest brzydki. Ale robi. Ta, Lux Ari przestawiamy? Możemy, tak. Dobra, i lecimy dalej. Najpierw zrolujmy. Jest. Trzeci. Pięknie. I teraz pokaż przeciwnika. Tak wygląda zobaczmy, przeciwnik. Gdzie najlepiej mu zabrać manę? Najlepiej mu po prawej stronie. Nie, teraz po lewej. My chcemy Ezreala znegować. To czyli dajemy Ari po lewej? Albo Miss Fortune. Nie, Lux. Albo po lewej, albo po prawej. Lux. Ta, która ma ten item. Dobra, to tak zrobimy. Został nam jeden item. Parel. Źle? Maksymalnie po lewej. Bo zobacz, że teraz znowu nic nie zabrała. Ale ty maksymalnie, faktycznie, no. Ty chcesz dać szansę przeciwnikom i to się ceni, prawda? To się ceni, dokładnie. Teraz czarodziejki z księżyca litości nie znają. No i
pokonały, zwycięstwo, moi drodzy, po raz kolejny. Ja dziękuję. Czarodziejki z Księżyca, bardzo fajny deck, polecam, polecam. Wszystko oczywiście znajdziecie w opisie. Zaufaliśmy im, wydawaliśmy na nie kasę, złapaliśmy tak. je i wyszło jak wyszło. No. Zaowocowało to. Dobra. Łzy przeciwników. Ja tobie bardzo dziękuję dzisiaj, Tutek. Oczywiście wbijacie do Tutka, link w opisie. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z Teamfight Tactics. Trzymajcie się, cześć! Do zobaczenia.